Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W czasie, gdy my tu w Polsce mamy ciszę wyborczą i czekamy na wstępne szacunkowe. Wyniki głosowania w wyborach samorządowych. Świat czeka na to, jak rozwiną się wydarzenia, które w ciągu 48 godzin mogą doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej. I drodzy państwo, to nie jest straszenie, to nie jest clickbait, to jest niestety nasza rzeczywistość, co jest niezwykle przerażające. Najpierw Powołam się na źródła, a potem wytłumaczę o co chodzi. Pierwsze źródło to New York Times, czyli amerykański Times, nowojorski konkretnie. Tytuł artykułu Izrael i Stany Zjednoczone są w pogotowiu, ponieważ Iran może kontratakować Izrael. Drugi artykuł to jest z portalu newsarab.com, czyli to jest taki ogólnoświatowy, arabski y, serwis informacyjny. Iran każe USA odsunąć się w przygotowaniach do ataku na Izrael. To są oczywiście tłumaczenia na język polski, w oryginale te są w innych językach, a nie po polsku te artykuły. Generalnie Iran mówi, że zamierza sieknąć Izrael i prosi Stany Zjednoczone, żeby się odsunęły i nie przeszkadzały Iranowi w sieknięciu Izraela. Co łatwo się domyślić, raczej nie jest czymś, na co Stany Zjednoczone chcą się zgodzić, bo Stany Zjednoczone zachowują się trochę jak taki golem izraelski, taki duży, silny, który chętnie weźmie na siebie całe możliwe niebezpieczeństwo, jakie Izrael może doświadczyć i są skłonni zapewnić im ochronę nawet kosztem własnego dobra. No i na końcu, żeby nie było, że w polskich mediach nic nie piszą, chociaż piszą zdecydowanie najmniej i najsłabiej, ehm, TVN 24.pl Iran zapowiada odwet USA w stanie wzmożonej czujności. Z grubsza tłumaczę o co chodzi. Kilka dni temu Izraelczycy z premedytacją zabili nie tylko e, polskiego. E, Wolontariusza pomagającego biednym, mordowanym, głodzonym i branym na pragnienie palestyńczykom w strefie gazy, ale także zabili tutaj, według różnych szacunków od jednego do trzech wysoko postawionych irańskich. Wojskowych, rangi generał i coś koło generała. Generalnie mm, Izrael postanowił potraktować Syrię jako kraj, w którym może robić co tylko chce. I dokonali nalotu na placówki dyplomatyczne oraz mieszkanie zajmowane przez irańskich dyplomatów w Syrii. I tu chciałbym. Yy, Rozwia zrobić małą gwiazdkę, bo pojawiają się sprzeczności: czy Izrael dokonał ataku na ambasadę Iranu w Syrii, konsulat Iranu w Syrii, czy też dom ambasadora Iranu w Syrii. I jedne źródła mówią tak, drugie źródła mówią co innego, i komentatorzy się kłócą, czy atak na dom ambasadora to to samo, co atak na ambasadę. Te kłótnie są całkowicie bez sensu, ponieważ ze źródeł tych zachodnich, a nie polskich, wynika, że Izrael był uprzejmy zaatakować wszystkie te obiekty mniej więcej w tym samym czasie: i dom ambasadora, i ambasadę. I konsulat. I lista ofiar e, izraelskiego ataku była dość dłuższa. I tutaj można śmiało powiedzieć lista ofiar, ponieważ Iran i Izrael nie znajdują się w stanie wojny. W związku z tym, jeśli ktoś zabija ci Twojego obywatela, no to zdaje się, że chyba nie może tego robić i chyba czas najwyższy skończyć z krajami pierwszej i drugiej kategorii. I i to chyba nie może tak być, że obywatele pewnych krajów mają mniej praw i można ich zestrzelić, czy to z ataku rakietowego, czy z artylerii, czy w jakiś inny sposób. I to jest po prostu normalne. No, jakbyście się czuli, jakby na przykład, nie wiem, Szwajcaria dokonała nalotu na ambasadę, konsulat i dom ambasadora Polski w Niemczech i zgładziła. Kilku wysoko postawionych polskich generałów. No ja wiem, że niektórzy to by się pewnie cieszyli, bo jak się niekiedy słucha tych polskich wojskowych, to można dojść do wniosku, że ich eliminacja zwiększyłaby poziom, o, zwiększyłaby poziom obronności Rzeczpospolitej, ale oczywiście no, to, to jest takie śpieszkowanie, żeby nikt tego nie brał na poważnie, co ja teraz powiedziałem, to tylko chciałem być zabawny, to mi zwykle nie wychodzi, więc po prostu przeproszę i przejdę do tego, no chyba źle byśmy się czuli, jakby Szwajcaria zabiła kilku naszych obywateli, dokonując nalotów na placówki dyplomatyczne i mieszkania dyplomatów w Niemczech, nie? No, i chyba byłoby to kuriozum nie do pomyślenia, że w ogóle jak to tak, to Szwajcaria dokonuje nalotu na terytorium Niemiec, jeszcze na tym terytorium Niemiec zabija Polaków i niszczy budynki należące do dyplomacji czy dyplomatów polskich. To też to przecież poronione to by się w życiu nie mogło zdarzyć. No, a w Syrii się zdarzyło i właśnie zamiast Niemiec jest Syria, zamiast Polski jest Iran, a zamiast Szwajcarii jest Izrael. I tyle. Po prostu Izrael zabił iluś tam Irańczyków na terenie Syrii, w taki sposób, że dokonał nalotu na konsulat, ambasadę i dom ambasadora. No i Iran się wkurzył i powiedział, że hola ze dwora, robimy odwet na Izraelu. Oczywiście jest to całkowicie, bym powiedział, Podyktowane nie tylko pewnie chęcią, ale również polityką wewnętrzną. Władza w Iranie nie jest demokratyczna, to jest zaprzeczenie i wręcz odwrotność demokracji, co się tam dzieje w tym Iranie. To jest władza oparta na prawie szariatu, jednym z najbardziej okrutnych i takich bezwzględnych praw. Religijnych, to, to, to z demokracją naprawdę nie ma nic wspólnego. Natomiast nawet oni muszą się w jakiś sposób liczyć z opinią publiczną. No i do opinii publicznej doszło, że no, Izrael po prostu sobie otworzył sezon polowań na irańskich yy, dygnitarzy. No i albo oni coś zrobią, albo będą mieli niepokoje społeczne, więc oni muszą się zemścić. No i ten Iran bardzo mocno. Tak się stroszy i, i mówi, że no, sorry, ale no, będzie się mścił na tym Izraelu. Natomiast tutaj w, w pojawiają się Stany Zjednoczone, które w okolicy mają flotę, a jeszcze płynie tam więcej sztuk amerykańskich okrętów, i mówią do Iranu mniej więcej tak: jak spróbujecie zaatakować Izrael, to my Izrael będziemy bronić. Jeżeli wyślecie lotnictwo, to my to lotnictwo. Wam zestrzelimy. Jeśli wyślecie pociski, to my te pociski Wam zestrzelimy. A dodatkowo jeszcze może zrobimy kontrę w Was. No i tutaj pojawiają się sojusznicy Iranu, bo Iran jest w Bryksie i dodatkowo jest jeszcze w bliskim sojuszu z Federacją Rosyjską oraz co ważniejsze z Chinami. No i mniej więcej w tym samym rejonie, gdzie sobie pływa ta amerykańska flota, która mogłaby próbować przechwycić irański atak na Izrael pojawiły się okręty krajów BRICS-u. ze szczególnym uwzględnieniem Chin no i sojusznicy Iranu mówią mniej więcej tak ej, ale dlaczego wy się próbujecie ładować w ten konflikt Iranu z Izraelem no oni się nie lubią i oni niech się sami bawią po co wy się wtrącacie i Oczywiście ja to bardzo, bardzo trywializuję. Jak wy się wtrącicie, to my też się wtrącimy. No i to się zaczyna robić ta tr potencjalna trzecia wojna światowa. Bo jeżeli Iran zaatakuje Izrael, w odpowiedzi Stany Zjednoczone zaatakują Iran, a Chiny zaatakują flotę amerykańską, to jesteśmy w trzeciej wojnie światowej. A to jest całkiem realny scenariusz, który właśnie międzynarodowi komentatorzy dyskutują. A u nas cisza wyborcza i generalnie jakoś się o tym nie mówi, co jest dziwne, bo w ciszy wyborczej to nie jest tak, że nie można mówić w ogóle o polityce. Nie można agitować, nie można robić wieców i innych rzeczy. Chyba też nie można pocisnąć, że jeden z polityków złamał ciszę wyborczą, bo jeszcze ktoś pomyśli, że to jest antyagitacja, więc może zachowam to sobie na jakiś późniejszy dzień. A może już będą ważniejsze tematy i, i do tego nie wrócę. Natomiast no, generalnie o polityce mówić można i o takiej polityce chyba mówić wręcz należy. Zwłaszcza w kontekście tej bezczelności Izraela, o której wreszcie zaczęto mówić. Wcześniej jak ludzie powiązani z Izraelem, czy to na przykład przez religię, czy pewne inne powiązania, na przykład sugerowali, że życie mm, nie żyda to jest życie zwierzęce. Pamiętamy taką panią w TWAN 24, która mówiła, że śmierć yy, Polaka to była kwestia czysto biologiczna, natomiast żyda to było coś metafizyczne, spotkanie z twórcą w ten sposób, no, tak się zachowując jakbyśmy byli zwierzętami. No pamiętamy, prawda? A pamiętamy jakieś oburzenie? No generalnie nie było, prawda? A teraz wreszcie, drodzy państwo, yy, Ludzie zauważają, że nie tylko Izrael zabił nam obywatela, ale również z wypowiedzi tego ambasadora Izraela w Polsce wynika, że on uważa, że nic się nie stało, że mają do tego prawo, że, że w zasadzie to jest, są pretensje, że nam się to nie podoba, prawda? I należy tutaj właśnie zwrócić uwagę, że Izrael, który oczywiście ma prawo się bronić, no ale drodzy Państwo czy prawo do obrony swojego kraju mieści się w pojęciu nalotów na inny kraj i zabijanie tam obywateli innych krajów jeszcze raz podkreślę przecież to jest sytuacja zupełnie analogiczna jakby Szwajcaria dokonała nalotu na Niemcy w celu zniszczenia obiektów należących do polskiej dyplomacji czy polskich dyplomatów i zgładzenia tam Polaków na przykład polskich Generałów. No to przecież by była afera na pół globu. A tutaj Izrael się zachowuje, jakby to było całkowicie normalne, a, mm, a takie mam wrażenie, duża część mediów głównego nurtu im przyklaskuje, że, że tak, no to, to jest zupełnie normalne. W ogóle o co Wam chodzi? Dlaczego Wy na ten temat coś tam rozmawiacie, nie? <Szysk> To co? To poczytajmy sobie. Może najpierw The New York Times. Oczywiście tłumaczenie na polski. Izrael i USA są w pogotowiu, ponieważ Iran może kontratakować Izrael. Izraelski nalot w Damaszku, który miał miejsce w tym tygodniu. W Damaszku, w wyniku którego zginęło siedmiu irańskich dowódców, był niezwykle ostrym ciosem, a urzędnicy twierdzą, że Iran jest zdeterminowany odpowiedzieć, budząc strach przed wojną. Iran przyrzekł w piątek pomścić zabicie przez Izrael starszych dowódców i innych oficerów elitarnej siły KUATS podczas publicznego pogrzebu poległych, podpisując strach przed, podsycając strach przed otwartą wojną, nie mówiąc jednak w jaki sposób i kiedy nastąpi odwet. Urzędnicy amerykańscy w Waszyngtonie i na Bliskim Wschodzie oświadczyli w piątek, że przygotowują się na możliwy irański odwet za izraelski nalot w poniedziałek w Damaszku w Syrii. Siły zbrojne USA w regionie zostały postawione w stanie najwyższej gotowości według izraelskiego urzędnika Izrael postawił także swoje wojsko w stan najwyższej gotowości, odwołał urlopy dla jednostek bojowych, wezwał niektórych rezerwistów do jednostek obrony powietrznej i zablokował sygnały GPS. Także jak widać, nie tylko Rosja umie blokować sygnały GPS, a tu jest jeszcze bardzo ciekawe, oprócz tego co tutaj jest powiedziane, chyba w 13 czy w 14 krajach Izraelczycy y, powiedzieli, znaczy ewakuują ambasady swoje <laughs> lub y, proszą y, tych dyplomatów, żeby się tak za bardzo nie wychylali. Dwóch irańskich urzędników, którzy poprosili o zachowanie anonimowości ze względu na brak upoważnienia do wypowiadania się publicznie, oświadczyło, że Iran postawił wszystkie swoje siły zbrojne w stan pełnej gotowości i że podjęto decyzję, że Iran musi bezpośrednio zareagować, zaatakować na, zareagować na atak w Damaszku, aby zapewnić efekt odstraszający. Nasi od, odważni ludzie, ukażą reżim syjonistyczny, powiedział generał Hossein Salami, naprawdę się tak nazywa, naczelny dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Iranie, zgromadzonym w Teheranie uczestnikom pogrzebu oficerów zabitych w Damaszku. Ostrzegamy, że żadne działanie jakiegokolwiek wroga przeciwko naszemu świętemu systemowi nie pozostanie bez odpowiedzi, a sztuką Narodu irańskiego jest przełamanie potęgi imperiów. Izraelski nalot uderzył w budynek będący częścią kompleksu ambasady Iranu w Damaszku, zabijając czterech generałów i czterech innych oficerów sił kładz, Siły te, e, 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 te ramię, siły te, ramię gwardii rewolucyjnej prowadzą operacje wojskowe i wywiadowcze poza Iranem, często ściśle współpracując z sojusznikami e, cim, e, sprzeciwiającymi się Izraelowi i Stanom Zjednoczonym, w tym Syrii, Hezbollahowi, w Libanie i Hamasowi. Ambasador Iranu, Przeon Amir Saed i Rawani powiedział w czwartek, że udzieli wywiadów amerykańskim serwisom informacyjnym po odpowiedzi Iranu wobec Izraela. Aha, to nie powiedziałem coś, co jest oczywiste. Przepraszam. No, dlatego próbują Iz Izraelczycy ewakuują te ambasady, gdyż zakładają, że jedną z możliwych odpowiedzi będzie nie atak na samo terytorium Izraela, co zamach na którąś z ambasad Izraela czy placówek dyplomatycznych tego kraju na terenie. Innego kraju niż Izrael. Istnieją pro, e, precedensy zdecydowanej reakcji Iranu. Cztery lata temu, po tym jak Stany Zjednoczone zabiły szefa sił Kłac, generała dywizji Kwasima Sulejmaniego, Iran wystrzelił rakiety w stronę bas amerykańskich w Iraku, raniąc ponad 100 żołnierzy, ale żadnego nie zabijając, co moim zdaniem jest całkiem istotne w tej, w tej sytuacji. Chociaż jego Zastępcze bojówki na całym Bliskim Wschodzie przeprowadziły szereg ataków na Izrael od czasu rozpoczęcia wojny między Izraelem a Hamasem 7 października. Iran zadbał o uniknięcie bezpośredniego konfliktu, który mógłby doprowadzić do wojny na pełną skalę. Hassan Sarlach, przywódca Hezbollahu, wygłosił przemówienie wideo, które było transmitowane w Iranie i Libanie podczas pogrzebu, mówiąc, że od ze strony Iranu może nadejść w każdej chwili i, nie musimy, i muś, że musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Bądźcie pewni, że irańska reakcja na ataki w Damaszku nieuchronnie nadejdzie, powiedział Nas, ralach. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że no nie, nie mam też wątpliwości, że ta odpowiedź nadejdzie, al, i że oni oczywiście nie powiedzą kiedy, no bo. To nie są. To, to jest oczywiste, że o takich rzeczach się wcześniej nie mówi, nie. Natomiast tutaj też moim zdaniem jest dość oczywiste, że oni muszą to zrobić dość szybko, bo jak zrobią to za pół roku za rok, no to wcześniej im się ludność miejscowa zacznie buntować, więc oni w sposób oczywisty będą chcieli zrobić to szybciej. Według irańskich mediów w ciągu ostatnich kilku miesięcy Izrael zabił co najmniej 18 członków sił kładz, w tym czterech starszych dowódców, którzy byli weteranami wojen na Bliskim Wschodzie. Jednak nalot w Damaszku był zupełnie niezwykły, ponieważ spowodował śmierć tak wielu osobistości naraz i uderzył w budynek dyplomatyczny, zwykle uważany za niedostępny w konfliktach. Izraelscy urzędnicy powiedzieli, że budynek funkcjonował jako baza gwardii rewolucyjnej, a zatem był celem legalnym. No, pamiętamy co mówili o tym, jak, tego, jak ten konwój z pomocą humanitarną ostrzelali. W budynku mieściła się oficjalna rezydencja ambasadora Iranu w Syrii, który w państwowej telewizji powiedział, że wraz z rodziną opuścił budynek w chwili uderzenia. Ostateczna decyzja w tak ważnej sprawie jak atak na Izrael należy do najwyższego przywódcy Ayatollaha Alego Khomeini, który jest także naczelnym dowódcą sił zbrojnych. To pan Khomeini zarządził atak w 2020 roku w odwecie za zabicie generała Sulejmaniego. Amerykańscy analitycy wojskowi oceniają, że bardziej prawdopodobne jest, że Iran uderzy na sam Izrael niż, że jego... Pełnomocnicy zaatakują wojska amerykańskie w regionie, w tym w Iraku i Syrii, co miało miejsce ponad 180 razy w ciągu ostatnich 4 miesięcy po ataku Hamasu na yy, który miał miejsce 7 października na Izrael. Ataki na cele amerykańskie ustały na początku lutego, ale urzędnicy Pentagonu powiedzieli, że uważnie obserwują sytuację. Urzędnik. Izraelskiej obrony powiedział, że izraelscy analitycy doszli do tego samego wniosku: że sam Iran zaatakuje, a nie będzie działał za pośrednictwem Hezbollahu, swojego najbliższego bojowego sojusznika, który od początku wojny regularnie uczestniczy w wymianie ognia z siłami izraelskimi. Premier Izraela Benjamin Nataniachu przed posie, y, posiedzeniem Gabinetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnego irańskiego ataku, powiedział w czwartek, będziemy wiedzieć, jak się bronić, i będziemy działać, y, działać zgodnie z prostą zasadą. Ktokolwiek nas skrzywdzi, lub planuje wyrządzić nam krzywdę, my wyrządzimy mu krzywdę. Generał Broni Aleksus G. Grynkewich, najwyższy dowódca sił powietrznych Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, powiedział w tym tygodniu Defense Writers Group w Waszyngtonie: Z wojskowego punktu widzenia, najbardziej martwię się, czy nie prowadzi to do jakiegoś rodzaju eskalacji regionalnej. Bardzo wa ważne, obserwujemy. Obserwujemy, słuchamy, co mówią Irańczycy na temat tego, jak zamierzają zareagować. Nadal oceniam, że Irańczycy nie są zainteresowani szerszym konfliktem regionalnym. Dodał. Chcą wykorzystać kryzys, jaki istnieje, ale nie są teraz zainteresowani wojną z Izraelem. Wojną ze Stanami Zjednoczonymi, ani wojną z kimkolwiek innym. No, Putinie też mówili, że nie był zainteresowany wojną. No, Putin niestety o tym nie wiedział i, i tą wojnę u ch... rozpętał. To sorry za taki miękki kolokwializm, ale. Wiadomo, że jesteśmy na YouTubie, tu twardych, brzydkich słów nie należy używać. Piątkowa ceremonia pogrzebowa w Teheranie zbiegła się z dorocznym wiecem z okazji Dnia Kłac. Wyrazem solidarności z palestyńczykami odbywającymi się w ostatni piątek ramadanu w wielu krajach muzułmańskich tłum skandował śmierć Izraelowi i śmierć Ameryce i machał flagą palestyńską. Na nagraniach wideo pokazywanych w, w państwowych mediach widać, że, że wściekły tłum deptał wizerunek na Raj z okazji Dnia Kładz, organizowany w wielu miastach Iranu, przyciągnął rodziny z dziećmi i zwykle przebiega w atmosferze przypominającej karnawał. Jednak w tym roku wydarzenie wydawało się bardziej ponure, przyćmione przez pogrzeb z, zwiększone napięcia z Iranem, i obawy, że reakcja Iranu może. Rozpocząć wojnę między obydwoma krajami. Nie miejmy złudzeń. Jeśli te dwa kraje zaczną się ze sobą napierdzielać, to to doprowadzi do trzeciej wojny światowej. Chyba, że Stany Zjednoczone pozwolą Izraelowi samemu się napierdzielać i się nie wtrącą. Jak y, pokazały media państwowe, prezydent Iranu Ibrahim Rajsi i naczelny dowódca sił Kładz generał Ismail Khami. Ubrany w czarne cywilne ubrania, a nie w mundur, maszerowali z tłumem y, żałobników w Teheranie. Obecni byli także Ziad al-Nahalel, przywódca irańskiego-palestyńskiego, islamskiego-palestyńskiego dżihadu, i Abu Fadak al-Muhammadi, szef irackich sił mobilizacji ludowej, szyickiej milicji sprzymierzonej z Iranem. Polegu, y, trumny poległych oficerów Sił kładz, y, udekorowane flagą Iranu, i umieszczone na tyłach ciężarówek ozdobionych kwiatami i zielonymi liśmi. Powoli wiły się długą drogą w centrum Teheranu, gdzie zgromadziły się tysiące ludzi. Poprzedniego wieczoru trumny przewieziono. No, dobra, to jest tak, jak wyglądał ten pogrzeb, to już jest mało istotne. Drodzy Państwo, portal The New Arab: Iran każe USA odsunąć się w przygotowaniach do ataku na Izrael. Iran ostrzegł Stany Zjednoczone, aby nie angażowały się w przygotowania do odpowiedzi na. E, z, za podejrzany izraelski nalot, który w poniedziałek uderzył w ambasadę Iranu w Damaszku w Syrii. <laughs> w piątek w poście na, na platformie X, dawniej Twitter, zastępca szefa sztabu dosta, do spraw politycznych irańskiego prezydenta nakazał Stanom Zjednoczonym odsunąć się, abyście nie zostali trafieni, i ostrzegł Waszyngton, aby nie wpadł w pułapkę premiera Netanyahu. Jam Shidi twierdzi, że Stany Zjednoczone w odpowiedzi zwróciły się do Iranu, aby nie atakował amerykańskich obiektów. Iran zobowiązał się ukarać Izrael podczas pogrzebu siedmiu funkcjonariuszy zabitych w piątek. Telewizja. Państwowa pokazała demonstrantów niosących zdjęcia zabitych, transparenty z hasłami takimi jak śmierć Izraelowi, śmierć Ameryce. Według doniesień Stanów Zjednoczonych, znajdują się w wysokim stanie gotowości, przygotowują się na możliwy atak Iranu, wymierzony w izraelskie lub amerykańskie aktywa w regionie. Amerykański urzędnik powiedział CNN, że atak może nastąpić w przyszłym tygodniu. Starszy urzędnik administracji Bidena powiedział, że Stany Zjednoczone w pełni popierają obronę Izraela przed zagrożeniem ze strony Iranu. Czyli daje sygnał, że się wtrącą. Siedmiu oficerów zginęło po tym jak podejrzane izraelskie samoloty bojowe wycelowały w ambasadę Iranu w Damaszku, co oznaczało eskalację wojny Izraela z Iranem. Nalot był naj Odważniejszym i najbardziej śmiercionośnym atakiem w serii, w wyniku której zginęli irańscy urzędnicy w Syrii od grudnia, gdy w izraelskim nalocie zgin zginął starszy dowódca irańskiej Gwardii Rewolucyjnej w Damaszku. W marcu w izraelskim nalocie w, w pobliżu Aleppo zginęły 42 osoby. Jeden z czołowych żołnierzy Iranu, generał brygady Mahmad Reza Zahedi, starszy dowódca w korpusu strażników rewolucji islamskiej IRGC, był jednym z siedmiu oficerów zamordowanych podczas wizyty w ambasadzie. Izraelskie źródło potwierdziło izraelskimi mediami, że w piątek 20 8 izraelskich ambasad na całym świecie zostało zamkniętych w ramach posunięcia zapobiegawczego w związku z obawą przed reakcją odwetową po zgromadzeniu się propalestyńskich demonstrantów w Iranie i na całym świecie, aby świętować dzień Kłac Jerozolima obchodzony w ostatni piątek Ramadanu. Napięcia między Iranem a Izraelem nasilają się w związku z izraelską wojną w strefie gazy, w której zginęło ponad 33 tysiące palestyńskich cywilów. <laughs> Iran oraz jego pełnomocnicy i sojusznicy w tak zwanej osi oporu, w tym bojownicy Huti z Jemenu, Hezbollah w Libanie oraz grupy w Syrii i Iraku, przeprowadzają ataki na Izrael i jego sojuszników, aby okazać solidarność z palestyńczykami. Koalicja powstała jako nieformalna antyizraelska, antyzachodnia koalicja y, polityczno-wojskowa pod przewodnictwem rządu irańskiego. Szef Hezbollahu, Hasan Hasrallah, powiedział w piątkowym przemówieniu z okazji Dnia Jerozolimy, że grupa libańska jest w pełni przygotowana na wojnę z Izraelem. No i teraz, drodzy Państwo, na końcu medium y, działające na terenie Polski, należący do Amerykanów TvN. Iran zapowiada odwet USA w stanie wzmożonej czujności. Stany Zjednoczone są w stanie wzmożonej czujności po tym, jak Iran zapowiedział odwet za izraelski nalot na irański konsulat w Syrii, donoszą w sobotę amerykańskie media. Ostrzelan, w ostrzale zginęli dowódcy irańskich sił Al-Quds. Stany Zjednoczone przygotowują się na ewentualny atak Iranu, którego celem może być mogą być amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie, poinformował jako pierwszy dziennikarz telewizji CNN, powołując się na rozmowę z przedstawicielem amerykańskiej administracji prezydenta Joe Bidena. Jesteśmy zdecydowanie w stanie wzmożonej czujności, podkreślił wysokiej rangi urzędnik. Potwierdził też ustalenia CNN, według których ataku można się spodziewać w przyszłym tygodniu. Tygodnik The Economist podaje, że akcja odwetowa może mieć miejsce w samym Izraelu lub być wymierzona w amerykańskie obiekty w regionie. To jest ciekawe. Albo zaatakują Izrael, albo Amerykanów. Iran zapowiada odwet Rząd Iranu zapowiedział, że odpowie za zbombardowanie budynku w Damaszku, który mieścił zarówno konsulat, jak i rezydencję ambasadora Iranu. Czy słyszycie? Konsulat, ambasada, rezydencja ambasadora. Cały kompleks tam był. Nalot przeprowadzono w poniedziałek. Zginęło w nim między innymi dwóch, dwóch dowódców al-Quds w Syrii, Libanie i na ziemiach palestyńskich Mohammad Zera Zahedi oraz jego zastępca Mohammad Hadi Haji Rahimi. Dziennik Haers poinformował, że zapowiedź irańskiego odwetu sprawia, iż mieszkańcy Izraela zaczęli masowo kupować domowe generatory prądu, gromadzić zapasy wody oraz jedzenia i ogołocili w czwartek półki sklepowe. Ataku, po ataku na konsulat Iranu panuje powszechna obawa, że Teheran nie ma innego wyjścia, jak zareagować w sposób zdecydowany na tę zniewagę i poważnie <laughs> nadwyrężenie jego wizerunku, pisze Hartz. W ocenie izraelskiego wywiadu nie jest pewne, czy najgorsze jest za nami, relacjonuje dziennik. Koniec wojny cieni. Hartz e, ocenia też, że zbombardowane placówki dyplomatycznej Iranu oznacza, że Izrael przeszedł od toczonej od lat wojny cieni z Republiką Islamską do bezpośredniego i otwartego uderzenia na Iran. W piątek przywódca libańskiego Hezbollahu Hassan Hasrallah zapowiedział nieuchronną zemstę Teheranu na państwie żydowskim w odwecie w dowolnie odległym terminie. W związku z Obawami przed atakami odwadowymi izraelskie siły powietrzne wezwały w środę rezerwistów i podniosły gotowość bojową. Dzień później wstrzymano urlopy <laughs> dla żołnierzy wszystkich jednostek bojowych. Iran wspiera Hezbollah finansowo i militarnie, To też Izrael systematycznie atakuje szlaki dostaw irańskiej broni. W 2006 roku wojna między państwem żydowskim a Hezbollahem. Została ze względu na skalę irańskiej pomocy wojskowej uznana przez część ekspertów za pierwszy pośredni konflikt Iranu z Izraelem. No i tyle, drodzy Państwo. Oby z tego trzeciej wojny światowej nie było. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!